To one najwytrwalej opiekują się pacjentami. Najczęściej zaglądają do ich łóżek, podając nie tylko leki, ale również dokarmiając, pomagając w poruszaniu się, służąc wsparciem i jeśli trzeba też dobrym słowem. Pomagają lekarzom, korzystając ze swojej wiedzy i ogromnego doświadczenia. Nie byłoby szpitali bez pielęgniarek i położnych. Doceniając ich ważną rolę w służbie zdrowia, dyrekcja Ostrowskiego Szpitala wraz ze starostą powiatu ostrowskiego postanowili uczcić Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Dzień Położnych. Pacjent, który jest w szpitalu, to najczęściej kontaktuje się nie z lekarzem, właśnie z pielęgniarkami, z tymi, które osoby, które na co dzień w bardzo licznym momentach no, są przy tym chorym. I z tego powodu no, otrzymałem mnóstwo podziękowań. Na moje ręce spłynęły dla wszystkich Państwa, bo jeżeli się podkreśla nie tylko no, sam efekt leczenia i samo leczenie, ale atmosferę, to tą atmosferę głównie Panie tworzycie. Tak, bo to jest ten, mówię, jak powiedziałem, te gro tego czasu poświęconego dla pacjenta, to jest od Was. I tutaj to serce, ten spokój, mimo przecież niesamowicie nerwowej sytuacji. Pacjent tego nie odczuł i nie wiedział, a tylko odebrał to dobro. To znaczy, że Panie jesteście wyjątkowo przygotowane profesjonalnie do tej swojej pracy. W SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej pracuje łącznie aż 227 pielęgniarek i 4 panów pielęgniarzy oraz 36 położnych. Zajmują się pacjentami nie tylko leżącymi na oddziałach szpitalnych, przyjmowanymi na SOR-ze czy poddawanymi zabiegom na bloku operacyjnym, ale również udzielają pomocy medycznej w powiatowej przychodni zdrowia oraz w poradniach specjalistycznych. Też zapewniam tak, żebyście też miały takie poczucie bezpieczeństwa, że tutaj ja jako zarząd, przedstawiciel zarządu powiatu wspieraliśmy i będziemy bardzo gorąco wspierać nasz szpital. Robimy wszystko, tak jak to, co już o wszystkim powiedziałem wcześniej, żeby paniom pracowało się lepiej, pacjentom, żeby tutaj no, było rzeczywiście w komforcie, że musieli, mogli u nas być. I też tego życzę, żeby to się zrealizowało. Ale jeszcze raz wszystkiego, kochanie panie, kochani państwo, z całego serca wszystkiego najlepszego, otwartości tych serc, wszystkiego dobrego. Dziękując za codzienną pracę pielęgniarek, zwrócono szczególną uwagę na ich odwagę i determinację w trudnych czasach pandemii COVID-19. Jak podkreślił przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Janusz Grzegorczyk, pielęgniarki egzamin ze swojej tożsamości zawodowej zdają każdego dnia i to zdają go celująco. Zawód ten wymaga nie tylko samej wiedzy medycznej, ale również ogromnych pokładów empatii, cierpliwości i wyrozumiałości, również odporności fizycznej i emocjonalnej. Na ręce jubilatek reprezentowanych przez pielęgniarki oddziałowe i funkcyjne oraz pielęgniarkę naczelną trafiły bukiety kwiatów wraz z życzeniami pomyślności i satysfakcji z pracy, a także powszechnego doceniania ich służby.